To jest wielki znak zapytania z F-35. Czy to będzie wojna koalicyjna wraz z Ameryką, czy to będzie tylko nasza? W związku z tym Amerykanie już się teraz zastanawiają, są poważne dyskusje, czy już nie wystarczy. Czy już ta wołowinka nie została podgrzana wystarczająco, tak? W związku z tym Rosjanie musieliby wyprowadzić uderzenie przez Braniewo na 9. Brygadę Kawalerii Pancernej, na Elbląg, w kierunku Doliny Wisły i wzdłuż Doliny Wisły, zajmując Toruń, Malbork, Toruń, Grudziądz, tak, Dźwina i Dniepr. To są granice strategiczne dawnego państwa polskiego z Bramą Smoleńską, dawnego państwa, dawnej Rzeczypospolitej, i dotąd powinniśmy mieć co najmniej system świadomości sytuacyjnej i możliwość działania operacyjnego, tak? Własne satelity, drony, wywiad na tym odcinku. Czy jesteśmy zależni od Amerykanów? No, apeluję do naszych rządzących, żeby wynegocjowali nowy deal z Amerykanami, tylko żeby to wynegocjować, trzeba się pokazać jako kompetentni ludzie, którzy w ogóle rozumieją, o czym mówią. Bo Polska ma szansę na najnowocześniejszą koncepcję operacyjną wojny lądowej na świecie, ze względu na swoje położenie. I historia nam wyznacza tę rolę. I teraz pytanie, czy my z tym naszym ociężałym systemem państwowym i elitami publicznymi jesteśmy w stanie to dźwignąć, tak? Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach w Międzyzdrojach. Ze mną jest Jacek Bartosiak, czołowy geopolityk Rzeczypospolitej. Czołem, Jacku. Cześć, Piotrze. Witam serdecznie wszystkich. Z reguły spotykamy się, wiesz, po dwóch stronach komputera, a dzisiaj... Nad Bałtykiem, tak? Nad Bałtykiem. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do rozmowy, do naszej gry wojennej Europa 2032, to kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Drugi kciuk dla Legimi, biblioteki internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I czwarty kciuk, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. No i najważniejszy kciuk dla Was, kochani, widzów Historii Realnej. Dzięki, że nas wspieracie, subskrybujecie kanał i dzięki Waszemu wsparciu takie odcinki jak dzisiejsze są możliwe. To co, Jacku, idziemy do środka. Rysować na mapie. Tak jest. A więc, drodzy Państwo, jesteśmy w środku, w hotelu Amber, z cudownym widokiem na morze i molo w Międzyzdrojach. Jak Ci się, Jacku, tu podoba? Bardzo mi się podoba. Listopad nad Morzem Bałtyckim, zadziwiająco dużo ludzi i piękne molo, zapach morza. Czuję się rzeczywiście w kurorcie, tak? No właśnie, można do Międzyzdrojów, drodzy Państwo, przyjeżdżać przez cały rok, nie tylko w sezonie. I to jest dobry moment, żeby podziękować władzom Międzyzdrojów za zaproszenie nas. Bardzo dziękujemy. Szczególnie panu burmistrzowi Mateuszowi Bobkowi. Jacku, zatem... drodzy Państwo, mamy mapę dzisiaj, która nam się bardzo przyda, więc jesteśmy tutaj. Okej. Jacku, pomysł na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby przeprowadzić oczywiście w uproszczonej formie grę wojenną, a zainspirowało mnie do tego jedno z Twoich wystąpień, które publiczne, które oglądałem na YouTubie, w którym powiedziałeś, że swego czasu brałeś udział w grach wojennych w Stanach Zjednoczonych. I na początku, zanim pokażemy Państwu to wszystko na mapie, jak mógłby wyglądać konflikt zbrojny w naszej części Europy, to opowiedz trochę, jak wygląda kuchnia takiej gry wojennej, jak to się odbywa. No, brałem udział w różnych grach wojennych i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i w Polsce, i w państwach bałtyckich, i w Rumunii, i we Włoszech. I gry wojenne są różne. Są gry, które się nazywają TTX, czyli Tabletop Exercises, czyli takie narady konsultacyjne, turowe można powiedzieć, gry, gdzie grupa ludzi siedzi, jest mapa, jest jakiś scenariusz i proces intelektualny przechodzenia, co się dalej dzieje, poprzez uzgadnianie mniej więcej, jaki jest przebieg kampanii zgodnie z jakimś tam racjonalnością tego, tak? Szczerze mówiąc, najbardziej mi się one podobają i chyba najbardziej strategie lubią, tak? Są też gry wspomagane komputerowo.
gdzie wynik starć, wynik jakichś poruszeń rozstrzyga komputer. I takich też brałem udział, zwłaszcza właśnie w Potomaku w Stanach Zjednoczonych, przy symulacji, która się nazywa Hegemon, tak notabene, i też w Polsce. No i różne mapy, no, czy to Pacyfik, później będziemy pokazywali Państwu mapę Pacyfiku, czy Europa Środkowo-Wschodnia, czy w ogóle Europa. Do tego są potrzebne mapy, do tego potrzebna jest wiedza, o co chodzi w wojnie. Jestem przygotowany, jak widzisz. Teoria wojny. Ja miałem często przyjemność grać stroną polską, tak? I różne kampanie, ofensywne i defensywne. Nie mogę powiedzieć również, że w roku 2016 lutym rozegraliśmy z kolegami w Waszyngtonie ofensywną operację, żeby zobaczyć, jaki gdyby Polska miała mieć zdolności ofensywne i mogła swobodnie decydować, co robi, i miała kulturę polityczną, która na to pozwala, i w ogóle kulturę strategiczną, która na to pozwala, i wiele, wiele, wiele if, to w modelu idealnym, o co powinna się starać. To było, trwało kilka dni, żeśmy naprawdę byli nad Dźwiną i nad Dnieprem. A powiedz tylko jedną rzecz, czy w grach wojennych biorą udział cywilni eksperci, czy też również cywilni, oficerowie? Cywilni i wojskowi, tak. Generalnie na przykład w Stanach Zjednoczonych brałem udział w grach, gdzie byli ludzie z Office of Data Assessment w Pentagonie, ludzie z Potomac Foundation i innych think tanków, i oni to są obrotowe drzwi, oni wchodzą, wychodzą z tych instytucji, między sektorem publicznym a think tankami, które są wokół Pentagonu. Co są byli też oficerowie. Nie ukrywam, że do gier strategicznych są potrzebni ludzie, którzy mają myślenie out of the box. Nie? Często oficerowie takiego nie mają. W związku z tym też nie wszyscy oficerowie. Oficerowie są później dobrze do wykonywania tego. Oczywiście w Polsce się o tym nie wie. Się wydaje, że to wojskowi mają wiedzę wojskową, ale tak w świecie anglosaskim, szczerze mówiąc, na przykład jest inaczej. Nie? Co widać, że Elbridge Colby jest autorem strategii wojskowej Pentagonu, tak? Wojskowym nie jest. Wes Mitchell zajmował się Europą Środkową i Eurazją. Corbett był ponad 100 lat temu głównym strategiem morskim Wielkiej Brytanii, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc... Ale w Polsce się takie gry też odbywają. W Polsce też. Ja też brałem... odbywają się. Wojsko bardzo często gra. Też brałem udział w grach, gdzie byli nasi wojskowi też, tak? Mhm. Takich grach robionych przez polskie think tanki. Zarówno takie TTX-y, o których mówiłem na początku, czyli przy mapach konsultacyjne gry, jak i też normalnie takie gry przy pomocy konkretnych symulacji, które były na Akademii Sztuki Wojennej swojego czasu robione. Wiele lat temu też już się zaczęło, bo rzeczywiście wraz z pierwszą wojną ukraińską w 2014 roku rozpoczęło się ten proces jednak ćwiczeń tego rodzaju, tak? No i wojsko ma swoje ćwiczenia sztabowe, natomiast jest problem, dlatego że mało bierze udział polityków, tak? Oni nigdy nie mają czasu, bo powinno być bardzo dużo gier pomiędzy wojskiem a systemem politycznym, bo współczesna wojna jest tym bardziej wojną polityczną, można powiedzieć. To widać na Ukrainie, co się dzieje, tak? Albo są krótkie okienka decyzyjne. No i niestety politycy nigdy nie mają czasu. Oni są strasznie zajęci występowaniem w radiu, telewizji i ważniejszymi sprawami, głosowaniami, knuciem na kolegów, szczerze mówiąc. I po to w tym piekle, prawda, relacyjnym polityki, zamiast tego, że powinni się skoncentrować, po co się to robi. Nie po to, żeby mieć rozstrzygnięcia, tylko żeby zobaczyć, z jakimi problemami przyjdzie im w czasie kryzysu się mierzyć, oraz żeby mieli gotowe już pomysły po 100 grach, mniej więcej wiadomo, powtarzalne są schematy, i żeby państwo polskie wypracowało określone procedury, na przykład blankietowe, albo trzeba coś z góry postanowić, i żeby to już było przeciwczone, żeby klasa polityczna rozumiała konsekwencje tego. Ja brałem udział w jednej takiej grze w Warszawie w roku 17 albo 18 z takimi politykami istotnymi. I widać było, że oni nie chcieli podejmować decyzji, nie chcieli podejmować ryzyk, albo podejmowali je w oparciu absolutnie o niezrozumienie uwarunkowań wojskowych.
To dotyczyło decyzji o pomocy państwom bałtyckim, tak? I odsłonieniu Warszawy na kierunku białoruskim, co możemy zresztą zaraz pokazać. Właśnie, Jacku, ja proponuję, żebyśmy już po tym wstępie przeszli do czynów. I teraz tak, moja propozycja jest taka, wiem, że w amerykańskich grach wojennych zawsze są czerwoni i granatowi. Czerwoni Rosjanie, granatowi, proszę cię bardzo, nasi. I teraz ja bym zaproponował bazowy scenariusz, czy też może inaczej punkt zapalny. I zobaczymy, co się będzie dalej działo. Więc, Jacku, jest rok 2023 i w Rydze dochodzi do wielkich demonstracji rosyjskiej mniejszości, czy też nawet może rosyjskiej połowy mieszkańców Rygi. Rosja uznaje, że rząd łotewski prześladuje Rosjan z łotewskim paszportem i wkracza, atakuje na teren Łotwy. I po pierwsze pytanie, jakby Rosjanie to przeprowadzili operację na Rygę? Dobrze, i zaraz o tym powiem. Natomiast taki scenariusz wywołuje w Warszawie od razu dylemat strategiczny. Oczywiście, on w tej chwili jest, to zobaczymy, jak sukces w wojnie ukraińskiej, po strony ukraińskiej, poprawia nasze położenie strategiczne, ale załóżmy, żeby nie było tego sukcesu, nie było tej wojny obecnej, a grałem tą grę, scenariuszem, o którym mówiłem wiele razy, i zademonstruję Państwu, jaki dylemat strategiczny był w Warszawie natychmiast, tak? Mamy Warszawę, punkt ciężkości państwa polskiego, tak? Ryga jest tutaj, tak? To jest środek ciężkości z kolei państw bałtyckich. Zaraz powiem, jakie są osi kierunku na Rygę. Ale w Warszawie, w związku z tym, że w państwach bałtyckich nie było istotnych sił natowskich, tak? Bo było tylko tripwire, tak? Tylko były symboliczne stosunkowo siły w trzech miejscach, to główny ciężar decyzji o pomocy państwom bałtyckim spoczywałby na Warszawie. I wówczas jest długa linia komunikacyjna, tak? Jest długa linia komunikacyjna, którą trzeba utrzymać. Bardzo, to jest bardzo daleko. Jest zagrożona z obu stron, z obwodu kaliningradzkiego i z Białorusi przecięciem. Na przesmyku Suwalskim. Na przesmyku Suwalskim. W bardzo trudnym terenie. Są tylko dwie drogi. W bardzo trudnym terenie i w manewr ogniowy, czyli można, artyleria może strzelać, siły specjalne rosyjskie mogły przeciwdziałać. To był koszmar państwa polskiego, a ciężar spoczywałby na nas. Przepraszam, to od razu jedno muszę wprowadzić do... Państwo polskie było za tym, żeby dziwiło się, dlaczego wojska natowskie, a zwłaszcza amerykańskie, nie stacjonują dużej liczby od razu tutaj. Tylko wprowadźmy jeden element. Jest coś takiego jak wysunięty komponent NATO na terenie Litwy. 4000 żołnierzy, z tego co pamiętam, z tego 1/4, nie, 500 to są Niemcy. To nie zmienia obrazu sytuacji? Nie, nie zmienia. Oni są tutaj między Wilnem a Kownem i generalnie nie są w ogóle w dobrym miejscu. Zaraz powiem, jakie są osie uderzenia. Mhm. Za mały jest. Z perspektywy interesów państwa polskiego obecność była zbyt mała natowska. Ale dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że zwróć, Piotrze, uwagę. My sobie tutaj myślimy o pomocy państwom bałtyckim, podczas gdy główny kierunek na Warszawę jest z Brześcia i z Grodna. Tak? Odwieczny manewr. Na dodatek jeszcze, gdyby Rosjanie z terytorium Białorusi przez Park Szacki przejdą i Lublin i wzdłuż, prawda, rzeki Wieprz, przejdą na Wisłę. Poczekaj, ale naruszyli w tej chwili ukraińską integralność terytorium. Polska strona zawsze się martwiła, że przejście przez Parszacki uruchomi kierunek lubelski, tak? I będziemy mieli trzy główne osie. No tak jak widzimy teraz, Rosjanie szli na Kijów, tak? Tak samo z Czarnobyla. Ale Brześć to jest główny punkt ewentualnej koncentracji, tak? Bo no, tu jest Brześć, węzeł kolejowy. Brześć i Grodno, tak? I tu jest, no bo tu jest główna oś, tak? Na Smoleń, na bramę smoleńską i na Moskwę. I w związku z tym to pokazuje, że absolutnie kluczowa jest Białoruś dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Jest pivotem. Dlatego, że ma tak zwany pinning effect, czyli efekt wiążący. Ciągle się martwimy. Tu tworzymy 18. dywizję, bo martwiliśmy się i martwimy dalej, że główna oś uderzenia jest na Warszawę, podczas gdy my się martwimy sojuszniczo Talinem, który, proszę zwrócić uwagę, jak daleko jest, Rygą, Kownem, prawda, bardzo daleko jest, bo my wystawiamy główne wojska lądowe NATO, podczas gdy mamy zagrożenie. Po szczycie natowskim w Warszawie w roku 16 Rosjanie zaczęli tworzyć w bramie smoleńskiej 1. dywizję gwardyjską armię pancerną, tak? I po to, żeby dać nam do zrozumienia, że nie pchajcie się na państwa bałtyckie z pomocą, bo my was tutaj możemy zablokować, czy będziemy was związać i możemy bardzo szybko być w Warszawie. No,
Myślę, że Rosjanie powtórzyliby dokładnie to samo, co chcieli zrobić z Kijowem na początku wojny, tak? Mhm. Czyli dekapitacja państwa polskiego, zajęcie stolicy. Tak. To jest absolutnie kluczowe dla tego Białoruś, jej przynależność polityczna do takiego, a nie innego obozu, jej stosunek do Rosji i do Polski jest najważniejszą kwestią strategiczną dla państwa polskiego, tak? Oś Wisły, prawda, naszej drogiej, powoduje zagrożenie na kierunku warszawskim. 200 kilometrów, Brześć, Warszawa. Na krótkim, tak jak do Kijowa. I Rosjanie, należało się z tym liczyć, będą chcieli od razu uderzyć, zdekapitować państwo polskie, tak? Gdybyśmy to, że my jesteśmy tu. Tak, gdybyśmy się pchali tu w trudnym terenie, przez przesmyk suwalski i tak dalej. I teraz tak. Państwa bałtyckie, ich geografia powoduje, że optymalnie powinny być bronione od razu przy granicach, tak? Od razu przy granicach. To są linie obrony. Powinny być od razu przy granicach, tak? Proponuję, żebyś nasze natowskie siły zaznaczył na niebiesko, żeby było jasne to. Rzeczywiście. Mhm. I też brałem udział w rozlicznych grach wojennych, które pokazały, że powinny być w liczbie, bo tu jest bardzo wąskie są osie ruchu, poruszenia się. Trudny teren, bagnisty, lesisty, w związku z tym łatwo bronić zaraz przy granicy, tak? Bardzo, bardzo łatwo bronić przy granicy, wykorzystując przeszkody naturalne i małe szlaki komunikacyjne. Ale na to szliby po prostu tak. Generalnie byłoby główny kierunek na Tallinn tędy, od Sankt Petersburga, tutaj przez, z kierunku Pskowa, przez sławne skrzyżowanie, mogliby zajmując to skrzyżowanie na południu Estonii, mogą iść na Dorpat, to jest Dorpat, i na Tallinn, tak? I mogą bezpośrednio iść na Rygę. To jest główna oś operacyjna. Tu stacjonuje w ogóle Wojsko Polskie, w Adarzy, niedaleko Rygi, kryjąc ten kierunek operacyjny. To byłaby główna oś operacyjna. Tu byłoby starcie, bardzo szybkie z wojskami NATO, bo Ryga jest punktem ciężkości. Państwa bałtyckie nie miały jednolitego planu obrony, tylko broniłyby się, nie miały połączonego, więc broniłyby się pewnie wokół stolic. To by spowodowało kaskadowy efekt upadania obrony, bo nie mogłyby, mają za małe wojska, wojsk natowskich byłoby za mało, nie mogłyby się bronić przy granicy. To była obawa, którą w strategii Fischer podnosiliśmy wielokrotnie, w tym wobec Amerykanów, przez ostatnie lata. Mówię, wojna na Ukrainie trochę zmieniła, bo zwróć uwagę, jak skuteczne działania armii ukraińskiej rozprasza siły rosyjskie i generalnie powoduje, że Rosjanie już nie mają siły na to. Tak? A zatem każda duża wojna w Międzymorzu naszym, bałtycko-czarnomorskim, rozstrzyga status bezpieczeństwa całego tego regionu. Zwróć uwagę, jakie to jest wtedy naczynia połączone. Ale wówczas się martwiliśmy tym bardzo, tak? I dlatego żądaliśmy od Amerykanów większej obecności i u nas większej obecności, tak? Tutaj, prawda, stacjonują, ale też państwa bałtyckie. A oni nie chcieli stacjonować, tak? I to bardzo niepokoiło Warszawę. Dlaczego Amerykanie nie chcą stacjonować w państwach bałtyckich? Dobrze, a słuchaj, ja słyszałem taką opcję, że odpuszczamy państwa bałtyckie na początek i potem raczej będziemy je odbijać, mam na myśli NATO, niż natychmiast przyjść im na pomoc i stracić tutaj duże siły. Myślisz, że to jest racjonalne? I to była taka koncepcja tripwire, bo NATO tłumaczyło nam w dokumentach i Amerykanie, że to nie chodzi o pełną obronę, tylko żeby Rosjanie mieli taki drut rozciągnięty na ziemi, tak zwana koncepcja tripwire, i się o niego potknęli, prawda, i żeby się skończyło prawdopodobnie to zajęciem państw bałtyckich i wówczas NATO by się ruszało tędy, żeby odbijać, no z naszym dużym udziałem wojsk lądowych. Wtedy my mówiliśmy Amerykanom, no panowie, ale hola hola, my się będziemy głównie martwić o to. Nie damy dużo sił tu, czy sobie zdajecie z tego sprawy, nie damy na przesmyk suwalski i do Tallina i do Rygi dużych sił, bo my się będziemy bali kierunku białoruskiego. No i Rosjanie rozgrywali ten konflikt interesów między Polską a państwami NATO, które nie chciały. No i teraz zwróć uwagę, co się dzieje na wojnie w Ukrainie. Czy Niemcy chcą? Czy są wojska lądowe natowskie, jakieś istotne? I to było nasze zmartwienie, że Rosjanie wejdą do państw bałtyckich, my im pomożemy, my będziemy im pomagać. Na przesmyku suwalskim będzie wielka bitwa w bardzo niekorzystnym położeniu, że z obu stron my będziemy się próbowali pchać tędy. Oni będą przecinali nam linie komunikacyjne i my będziemy musieli odbijać tak zwany fort niemeński. Bo jeżeli Rosjanie weszliby do Rygi, potem złamali tą oś operacyjną, zajęli, podzielili Litwę na dwie części, tak? Poszliby również tędy, tak? Tak? To wówczas zajęliby linię Niemna, która jest tu,
i trzeba byłoby się przebijać przez tą linię niemna w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdzie Rosjanie mogą wyprowadzać uderzenia z obwodu kaliningradzkiego na linię komunikacyjną z obwodu grodzieńskiego. W ogóle sprawdzaliśmy to na różnych grach wojennych, w tym na osobistej obecności strategicznej ćwiczeń państwowo-łodyckich. Nie da się bez wyprzedzającego wyeliminowania węzła grodzieńskiego przez Wojsko Polskie, a to jest na Białorusi, co eskaluje konflikt, trzeba ten zawias zlikwidować Rosjanom. Trzeba zabezpieczyć tą flankę, żeby się poruszać bezpiecznie na północ. No tak. Bo i dlatego Rzeczpospolite, Grodno było w Rzeczpospolitej, dlatego kiedyś się jeździło do Wilna przez Grodno. Tak? Dobrze, ale jest też druga flanka. Tylko pozwól, że jeszcze wprowadzę dane. To jest też dosyć ważna rzecz. Granica lądowa Polski z okręgiem, obwodem kaliningradzkim to jest 232 kilometry, to jest, drodzy Państwo, to, z czego 210 na granicę lądową, a z Białorusią 418. To jest też kluczowe, bo to pokazuje, jak duży teren musielibyśmy bronić potencjalnie. Ale powiedz mi, skoro mówisz o likwidacji tego punktu, żeby te kleszcze rozewrzeć, to co z Kaliningradem? Czy nie powinieneś narysować strzałki idącej ze środka Polski na północ na Kaliningrad? No i właśnie, też prowadziliśmy rozliczne gry wojenne. Bardzo ciężko jest atakować z obwodu kaliningradzkiego na Polskę. Po pierwsze, obwód kaliningradzki nie ma głębi strategicznej, czyli nie można zgromadzić wystarczających sił, żeby skutecznie wyprowadzić główną oś uderzenia na Polskę. Główna musi iść z Białorusi, ewentualnie z Ukrainy, gdyby była podporządkowana. Tu może być pomocnicza. Nie da się też wyprowadzić, bo to jest bez sensu, na Warmii i Mazury, bo są zła komunikacja tu jest. To ugrzęzłoby, tak jak Rosjanie, bo jest zła komunikacja, są jeziora, łatwo bronić. W związku z tym Rosjanie musieliby wyprowadzić uderzenie przez Braniewo na 9. Brygadę Kawalerii Pancernej, na Elbląg, w kierunku Doliny Wisły i wzdłuż Doliny Wisły, zajmując Toruń, Malbork, Toruń, Grudziądz, albo byśmy bronili te miasta, podcinając nam to. Tylko to jest bardzo długa oś operacyjna. Widzieliśmy, że Rosjanom zabrakło logistyki pod Kijowem dużo wcześniej, tak? Już po 100 kilometrach, 120, logistyka kołowa rosyjska słabnie. A tu jest dużo więcej, jest ponad 350 kilometrów, gdzie są miasta, które można bronić węzły komunikacyjne i jeszcze można dobrze bronić, przecinając. Innymi słowy, bardzo ciężko jest z obwodu kaliningradzkiego stworzyć dobrą podstawę napadu na Polskę, którą jest za daleko do Warszawy i za daleko do centrów istotnych państwa polskiego. Dobrze, i bardzo łatwo bronić. Natomiast jest łatwo atakować z Polski na obwód. No właśnie, to chciałem powiedzieć, czy możesz założyć ofensywny na tym odcinku dla Polski scenariusz? Tak. Tak. Brałem udział w grach wojennych, żeśmy zdobywali obwód kaliningradzki. Tak samo przy Armii Nowego Wzoru. To jest do zrobienia? Tak. Tak samo przy Armii Nowego Wzoru zakładaliśmy, że tutaj jest tu w tym miejscu, już ta mapa jest teraz tak pomazana przez nas, że tu stacjonuje w ogóle bądź batalion, bądź brygada pancerna i wiąże Rosjan, żeby nie robili żadnych wycieczek na naszą stronę, bo my możemy ich zaatakować w tą stronę, tak? Dlatego, że w tym miejscu, tu jest taki kwadracik, między Niemnem, Jurbork, tu jest taki wielki most Jurbork, Tylża, i tu jest taka wielka przestrzeń do wspaniałej bitwy pancernej w tym miejscu, na wyjściu z obwodu kaliningradzkiego, do walki czołgowej. To jest bardzo dobre miejsce do walki czołgowej, ten kwadracik. I no można to wykorzystać, albo jak gdyby przegrać, zależy jak się do tego podejdzie. Zaraz przy wyjściu z przesmyku Suwalskiego jest taki moment, gdzie jest świetne miejsce do bitwy czołgowej, tak? Wielkich przestrzeni, manewrów i tak dalej. Można grozić obwodowi kaliningradzkiemu w ten sposób, tak? Moim zdaniem Rosjanie się boją. Rosjanie to wiedzą i dlatego się bali. Uważają, że to jest kłopot, a nie zaleta. Czyli to, co my się boimy, to dla Rosjan był problemem. Obwód kaliningradzki jest problemem. Natomiast Grodno jest bardzo, natomiast Grodno, Brześć i Górny Białoruski jest bardzo groźny dla państwa polskiego. Dlatego, że są dwie osie uderzenia i wszystko polega na dwóch rzekach, tak? Z grubsza Bug, Narew, tak? I kierunek grodzieński na północy od Narwi na Warszawę, na południe między Bugiem a... Kurczę, znowu pomalowałem inaczej. Na północ od Narwi, na południe od Narwi między Narwią a Bugiem i na południe od Bugu z możliwością przekraczania rzek. I tutaj Rosjanie musieliby dbać o to. To na przykład ich zgubiło w czasie wojny listopadowej 1830 roku, bo myśmy mieli szansę ich pobić właśnie przy przekraczaniu rzek. Za wolno przekraczali to. I
I tu byłyby wielkie szanse dla Wojska Polskiego do stoczenia. Dlatego z Armii Nowego Wzoru zrobiliśmy strefę nękania i strefę śmierci, gdzie najpierw byłoby rozpoznanie kierunków głównych, nękanych, a później już na rozpoznanych kierunkach niszczenie wojska rosyjskiego, które podobnie jak pod Kijowem wykonywałoby manewr na Warszawę, tak? Dobrze, ja akurat teraz tak. I rzeki. Kluczowe jest Bug i Narew i umiejętne operowanie mostami i przeprawianiem się, bo no tak. Rosjanie dzielą siły wtedy. No i ostatnia operacja chersońska też pokazuje, jak ważne są przeszkody wodne, jakie jest ich duże znaczenie w przykładzie ogromną. No oczywiście, znacznie większą rzeką niż to, o których mówimy. Natomiast powiedz teraz jedną rzecz. Jak Państwo widzą, Jacek Bartosiak, główne nasycenie tych linii strzałek, które nam narysowałeś, jest na terytorium, powiedzmy, takiej ćwiartki Polski północno-wschodniej. Natomiast coraz więcej mówi się o tym, że skoro będziemy mieli HIMARSy w olbrzymiej ilości, te koreańskie również rakiety, że można by razić przeciwnika, zanim w ogóle przedostałby się na nasze terytorium, czyli na terenie wschodniej no tutaj tak, Białorusi. No i tak. I to podniosłeś absolutnie kluczową sprawę. Otóż ta geografia, którą zademonstrowaliśmy, wielkie równiny, szybkie poruszenia powoduje, że nasze bezpieczeństwo powinno wpychać naszych myślących do przyjęcia koncepcji aktywnej obrony. Napiszmy to, żeby było to aktywna obrona. Polega to na tym... Przepraszam, tylko nie zajmij całego Bałtyku, ponieważ zaraz na razie to jest ziemia, a jeszcze czeka nas powietrze i woda. Aktywna obrona. Polega to na tym, że jak widzimy, że tu już gromadzą się siły rosyjskie, a my mamy możliwość oddziaływania ogniowego, kompleksem rozpoznawczo-uderzeniowym, rakiety manewrujące, może balistyczne, artyleria i możemy im, tak jak hajmarsami Ukraińcy, niszczyć pod Brześciem, Grodnem czy w innych miejscach, tutaj Baranowicze, różne miejsca, tak, szosa na Pińsk, prawda, bo jest szosa na Pińsk, główne osie i Lida, to możemy niszczyć im prewencyjnie, wyprzedzająco albo w trakcie wojny tutaj uderzać, tak? Na wszystkie miejsca koncentracji wojska. Ale tak głęboko to widzisz? Bo czy raczej byłoby to wzdłuż granicy, zależy. Tu, gdzie oni by artyleria, się zbierali do ataku? Artyleria wzdłuż granicy, ale jakbyśmy mieli rakiety manewrujące, balistyczne, to dalej. Na całym terytorium Białorusi. Gdybyśmy mieli jeszcze lotnictwo uderzeniowe i przyjęli naprawdę koncepcję aktywnej obrony, to możemy uderzać na dużą głębokość, a w ogóle Załużny, głównodowodzący Armii Ukraińskiej, mówi, że w przyszłości Ukraina będzie potrzebowała kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego, który aż do Uralu, no przepraszam jeszcze dalej, aż do Uralu będzie oddziaływać na cały, tak jak Rosjanie oddziałują na całą głębokość i my też powinniśmy to mieć. To znaczy idealnie w modelu powinniśmy mieć kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy, który jest w stanie niszczyć wszystko do Uralu. Ale ty mówisz o rakietach. Tak. I wtedy wytrzymujemy tak zwany pojedynek salwowy. I teraz oczywiście pojawiają się dopiero schody, bo to wszystko fajnie brzmi, widzowie będą podnieceni, wszystko gra gitara, tylko jest NATO i artykuł 5. Takie zdolności polskie oraz myślenie wyprzedzające, gdy się przy nim gromadzi, no podważa artykuł 5, bo artykuł 5 polega na tym, że zaatakowanemu państwu się pomaga. I teraz jest kwestia definicji, co jest zaatakowane. No Niemcom się może nie podobać, że mam takie zdolności. Amerykanie mogą się bać, że będziemy mieli kontrolę eskalacji nie będą mieli, tak? Nie będą mogli mieć. A Polacy będą sobie rozgrywali swoje międzymorze. A zatem przed nami decyzja. Moim zdaniem decyzja jest nieuchronna o konieczności aktywnej obrony z elementem manewrowym, to znaczy, że możemy oddziaływać do dyskusji, czy do Uralu, kto nam sprzeda zresztą takie rakiety, czy do Mińska, czy do Bramy Smoleńskiej, czy do Pskowa, czy tylko artyleria na głębokość operacyjną. I to nie wszystko. Zdolność manewrową, to znaczy musimy mieć, czasami nie wystarczy manewr ogniowy, tak jak Izrael musiał wejść czołgami w szóstym roku przeciwko Hezbollahowi i będziemy musieli mieć zdolność do projekcji siły. Właśnie na Grodno, Brześć i tak dalej. To wywoła oczywiście zmianę architektury bezpieczeństwa. To, co Ukraińcy się domagają, Amerykanie im nie chcą dać. Innymi słowy, przed nami bardzo duże wyzwania polityczno-wojskowe i geografia wojskowa i zagrożenie nas zmusza do myślenia tymi kategoriami. Bo jeżeli tylko będziemy przyjmowali uderzenia w ramach NATO, to będziemy musieli oprzeć obronę na Wiśle i ona jest niepewna. Zwróć uwagę, musimy przyjąć osie operacyjne. Oczywiście wojna na Ukrainie i mucenie wojska rosyjskiego zmienia to, ale rozmawiamy o sytuacji sprzed tej wojny, tak? Zresztą to, że Rosja jest taka słaba, to wzmacnia argument, że powinniśmy mieć aktywną obronę i powinniśmy starać się przesunąć architekturę bezpieczeństwa na wschód i powodować myślenie Łukaszenki, że Wojsko Polskie jest w stanie zmieniać układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej,
po to, żeby zmienić warunki polityczne funkcjonowania. Jacku, umówmy się, że mówimy o sytuacji, powiedzmy za 10 lat, w roku 2032, kiedy ewentualnie Rosja mogłaby się odbudować. No tak. Moim zdaniem będziemy musieli mieć aktywną obronę. Do tego potrzebujemy mieć system świadomości sytuacyjnej, czyli kosmiczny, dronowy, czyli musimy widzieć, co się dzieje na całych dawnych granicach. Oni się zbierają po prostu. Tu musimy widzieć. Zwróćcie uwagę. Dźwina. Tak. Dźwina i Dniepr. To są granice strategiczne dawnego państwa polskiego z bramą smoleńską, dawnego państwa, dawnej Rzeczypospolitej i dotąd powinniśmy mieć co najmniej system świadomości sytuacyjnej i możliwość działania operacyjnego, tak? I lotnictwo, musimy przyjąć koncept. Jeżeli jest tylko do obrony... Jacku, przepraszam cię bardzo, tylko czy, jeżeli pozwolisz, zanim przejdziemy do dwóch pozostałych domen, lotnictwo i morze, dlatego też wydrukowałem tą mapę w ten sposób, żeby pokazać Bałtyk, to jeszcze chcę zapytać cię o jedną kluczową sprawę. Zupełnie niedawno, podczas obchodów Święta Niepodległości, różni politycy ukraińscy mówili, że gdyby nie Polska, to Ukraina by padła. Tu jest ponad 500 kilometrów granicy polsko-ukraińskiej i tędy zaopatrywane jest Ukraina. Czy w przypadku takiego konfliktu, który zarysowałeś, Niemcy będą dla Polski tym, czym Polska jest teraz dla Ukrainy, czyli zaopatrzenie będzie szło od naszych zachodnich sąsiadów. I sytuacja w konfliktu na Ukrainie pokazuje, że należy mieć wątpliwości, czy Niemcy będą to robić. I jest to problem, dlatego że Amerykanie dokonują projekcji siły ciężkich jednostek przez porty Niemiec, Hamburgu. I Niderlandów, tak? No nie tylko. I później jadą, tak? Głębie strategiczne mają w Niemczech i na zachodniej Europie. I to jest poważny problem. Dlatego, bo cieśniny są w ryzyku. To znaczy, po tym jak teraz jest dekapitacja floty rosyjskiej, może być łatwiej, ale generalnie cieśniny są problemem. Bałtyk jest problemem i projekcja siły na Bałtyk byłaby problemem w wypadku prawdziwej gorącej wojny. Zwłaszcza dla tłustych konwojów. Polska mogła być izolowana w wojnie. Jest to ryzyko. W związku z tym chcieliśmy, żeby wojska amerykańskie stacjonowały, żeby były magazyny, żeby to wszystko się działo i baliśmy się, że będziemy sami w wojnie. W pierwszych dniach na pewno, tak? I że Niemcy nie będą pomagać. Ja zresztą, jak SIPA i generał Hodges robił projekt sprawdzający, jak szybko amerykańska brygada może dojechać z portów północnych Niemiec. Ja właśnie odpowiadałem za projekt w ramach tego, co robił Ben Hodges, dowodziłem grupą na przysmyk Suwalski, to po prostu okazało się, że to było niemożliwe. Po prostu jest mnóstwo regulacji w Niemczech, landy, nie można tak przerzucać, straszne problemy z logistyką, infrastrukturą. To nie jest zimna wojna. Gdy państwa miały obowiązek utrzymywania przepustowości infrastruktury, to się skończyło po upadku Sowietu i Niemcy absolutnie tego zaniedbali i nigdy nie dałem rady doprowadzić, żeby ta brygada dojechała na czas na przesmyk Suwalski, tak? Czyli paradoksalnie może być tak jak kluczem do długiego utrzymania się w wojnie Ukrainy jest Polska, tak od Niemiec może bardzo wiele zależeć w naszej wojnie. I pytanie w takim razie, co zrobić, żeby Niemcy te posiłki przepuścili? Trzeba mieć obecność amerykańską w Polsce, żeby nie było dyskusji z Niemcami. Najlepiej nie tylko dowództwo 5. Korpusu, ale żeby cały 5. Korpus z południa USA był w Polsce, tak? Był. Fizycznie z infrastrukturą, stokami amunicyjnymi i tak dalej. Tak? I to omijamy wtedy problem Niemców, którzy jak widać chcą gry kontynentalnej, tak? A nie, albo przynajmniej skłaniają się. Scholz jeździ do Pekinu, prawda, Niemcy nie za bardzo pomagali Ukrainie de facto w tej wojnie. I takie porady typu, jak wam nie pomożemy, bo przegracie w ciągu 3 dni. Tak? No tak, ale z drugiej strony to przekazali Gepardy, przekazali pancerhaubice 2000. To jest tylko na uspokojenie, tak, że pokazać opinii publicznej, tak pokazać, że coś robimy, ale to nie zmienia układu sił wojny. To Amerykanie, Brytyjczycy i Polacy tak naprawdę utrzymują Ukrainę w wojnie, no na pewno nie Niemcy. Okay. I trzeba sobie to jasno powiedzieć, to jest takie trochę mamienie, żeby opinia publiczna, która jest moralnie uczulona, jakby wyczulona, tak, żeby ja już absolutnie opadłem mi maski z Niemcami w czasie tej wojny, muszę powiedzieć. Poza tym, jakie wojsko mają Niemcy, no litość. I wola polityczna, no Scholz, Piotrze, no, Amerykanie ostrzegali Scholza, że ma nie jechać do Pekinu, bo Amerykanie żądają decouplingu i co się nasili teraz, tak? Mm-hmm. Scholz jawnie pojechał, tak?
jawnie powiedział, że jedzie i będzie robił, co mi się nie podoba. Spodziewam się ostrej konfrontacji z Amerykanami, z złamaniem kontraktu społecznego gospodarki niemieckiej, bo Niemcy udają, że nie widzą, co się zmieniło w świecie. No, wracając do sytuacji wojskowej. Dobrze, to proponuję jak będziemy później omawiali Pacyfik, to zwrócisz uwagę, jaka jest różnica Tajwanu i Ukrainy. Mhm. Ukraina jest podłączona do państwa polskiego poprzez właśnie Rzeszowszczyznę, tak? Mamy most komunikacyjny, Tajwan nie ma. W przypadku cięcia linii morskich komunikacyjnych Tajwan nie będzie zasilany. Mhm. Będzie musiał mieć takie amunicyjne zawczasu zgromadzone. Trudniejszą ma sytuację. Ukraina jest zasilana z Polski. Bez Polski Ukraina nie trwałaby w wojnie. No i dlatego stąd było moje pytanie, bo się boję, że bez Niemiec Polska nie będzie trwała w wojnie i stąd ja się strasznie tym niepokoję. Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby ten problem sobie i dlatego się też tym martwiliśmy i dlatego w Armii Nowego Wzoru zakładaliśmy, że Niemcy na pewno nie pomogą i nie uruchomi się artykuł 5, dopóki Wojsko Polskie nie pokaże kompetentnie, tak jak Ukraińcy pod Kijowem, że bijemy Rosjan i opinia światowa nie będzie po naszej stronie i nie uruchomimy tego odruchu i nie uruchomimy wtedy bilateralnych, nie wiem, ruchów amerykańskich, brytyjskich, ewentualnie na początku, że sił powietrzne USA przyjdą. Bo wszyscy będą patrzeć, czy nie przegrywamy, zanim uruchomią wojska lądowe. Już abstrahując tego, co tam mają. To jest dokładnie była taka kalkulacja. Uważam, że ona była bardzo racjonalna na tamtym etapie i trzyma się kopy. I to jest sytuacja bezpieczeństwa państw polskiego. Paradoksalnie tu się nic prawie nie zmienia. Jacku, to w takim razie proponuję na koniec naszej mini gry wojennej w Międzyzdrojach obgadać dwie pozostałe domeny, to znaczy lotnictwo i wyjątkowo bliskie nam ze względu na miejsce, w którym jesteśmy, morze. Zacznijmy krótko od lotnictwa. Jak będą wyglądały walki o dominację w powietrzu nad Rzeczpospolitą w przypadku naszego scenariusza wojennego? No to zależy, na co się zdecydujemy. Jeżeli się decydujemy tylko na wojnę obronną, tylko na wojnę obronną, to uważam, że się głównie powinniśmy skoncentrować na powstrzymywaniu manewru rosyjskiego na Warszawę. Manewr na współczesnej wojnie się powstrzymuje dronami, które niszczą kolumny przeciwnika, oczywiście też środkami naziemnymi, ale jeżeli chodzi o powietrze, dronami, które są bardzo skutecznym środkiem bojowym i tanim, plus oczywiście śmigłowce uderzeniowe, najlepiej, które działają spoza linii widzenia, i tak jest, zdaje się, będziemy pozyskiwać. Natomiast nie musimy mieć lotnictwa uderzeniowego, które jest skrzętnie niszczone, tak, na współczesnej wojnie. I jest bardzo nieskuteczne przeciwko takim... Mieszam się F-35? No, nie, do takiej wojny F-35 nam by nie było potrzebne. Natomiast potrzebne byłoby nam myśliwce przechwytujące dalekiego zasięgu, które są wysoko i długo się utrzymują w powietrzu. Ostatnio wyszedł raport Rusji, brytyjskiego królewskiego Instytutu Strategicznego na temat użycia rosyjskich sił powietrznych w wojnie w Ukrainie. Okazuje się, że Rosjanie w miarę kompetentnie jednak podeszli do tego, jak na to, co się wydawało później. I na przykład najnowsze MiG-31 i Su-35 na dalekich dystansach, czyli myśliwce przewagi powietrznej, skutecznie niszczyły i utrzymywały dominację powietrzną Rosjan, będąc poza zasięgiem oddziaływania środków przeciwlotniczych. Chodzi o to, że myśliwce przechwytujące w zachodniej Polsce by się bardzo byłyby wysoko i długo się utrzymywały, miałyby bardzo długo uzbrojenie, dużo uzbrojenia i by przepędzały z powietrza lotnictwo rosyjskie. Dobrze, a to F-15, tak? Jest F-15, takim Eurofighter. To jeżeli pozwolisz, zadam ci jedno pytanie takie fachowe. To znaczy, mówi się o czymś takim, co się nazywa force multiplier, czyli mnożnik siły. Czy na przykład Polska nie powinna zainwestować w takie latające tankowce, żeby podlatywały te samoloty, tankowały w powietrzu, przez to dłużej się utrzymywały w powietrzu, a nie były na lotniskach, gdzie są narażone na uderzenie rosyjskie? Tylko my nie mamy aż takiej dużej geografii jak na Pacyfiku. Oczywiście powinniśmy mieć cysterny, tylko one też trzeba je chronić wtedy, bo one są celami, tak? I trzeba to przeliczyć, zobaczyć, gdzie to może latać, tak? A gdybyśmy tankowali nad Szwecją albo nad Niemcami, no gdybyśmy wtedy... w ogóle mieli możliwość korzystania z lotnic w Szwecji, no to w ogóle by zmieniało postać rzeczy. Ale to, co chcę powiedzieć, myśliwce uderzeniowe, tak jak F-16, F-35, byłyby z kolei potrzebne do tej wojny w aktywnej obronie, tej bardziej ofensywnej, o której mówiłem w drugiej fazie, nieobronnej, tak? Bo to, co powiedziałem, to trzeba obrony. Bo myśliwstwo współczesne uderzeniowe, przełamujące, F-35, F-16, jest... Po pierwsze, jest podręcznym instrumentem do uderzeń na głębokość, tak, przełamywania obrony na głębokość, wyprzedzająco, ale też później do wspierania na manewrze ofensywnym, tak, albo niszczenia supresji, czyli systemów na dalekim zapleczu, tak, zwłaszcza F-35. Ale tu pojawia się kwestia z F-35,
czy Amerykanie, bo to jest już sieciocentryczny samolot, który jest zależny od systemu świadomości sytuacyjnej, który amerykańskiego, czy Amerykanie nam pozwolą na działania indywidualne, takie, tak? W przypadku aktywnej obrony i uderzeń na przykład na Białoruś, czy na głębokość jakąś poza terytorium Polski. No tu się pojawia kwestia dogadania się z Amerykanami. Uważam, że potrzebujemy mieć nowy deal z Amerykanami. Z tego właśnie powodu lotnictwo izraelskie, kupując samoloty amerykańskie, stara się wybebeszyć całą elektronikę, czy prawie całą, negocjować to. W przypadku F-35 też Izraelczycy starają się to robić, po to, żeby być niezależnym od tego. No, a Amerykanie chcą, żeby być zależnym, bo chcą tak naprawdę kontrolować przebieg konfliktu. A czym jest nowocześniejszy sprzęt, tym jest jednolity system świadomości sytuacyjnej, działa to sieciocentrycznie i tam Amerykanie mają większą kontrolę. To jest wielki znak zapytania z F-35, czy to będzie wojna koalicyjna wraz z Ameryką, czy to będzie tylko nasza. Innymi słowy, musimy podjąć rozmowy z Amerykanami, czym będzie, czy to jest burden sharing, czy burden transferring, tak? Burden sharing to jest, teraz się o tym mówi, że państwa NATO powinny na wschodniej flance dzielić się obowiązkami. Teraz jest problem tak, czy Amerykanie jak zobaczą kompetentnych oficerów, kompetentnych ludzi, którzy naprawdę robią reformę, a nie udają, tak? Czy nie zgodzą się na przetransferowanie obowiązków na naszą rzecz i na zgodę do samodzielnego użycia F-35, nie dadzą nam rakiet manewrujących. Są tacy amerykańscy strategowie, z którymi rozmawiam, którzy mówią, że dadzą, bo Amerykanie będą mieli wojnę na Pacyfiku. W związku z tym, jak zobaczą kompetentnych Polaków, to nam to dadzą. I to było nasze założenie z Armii Nowego Wzoru, pokazać Amerykanom, że jesteśmy kompetentni, a nie po prostu jakieś powtarzamy dwudziestowieczne klisze. I wówczas nam zobaczą, jesteśmy kompetentni i nam umożliwią korzystanie z nowoczesnych środków, tak? No tak. Bo nie będą się bali eskalacji, będą widzieć, że rozmawiam z przytomnymi ludźmi, tak? No to tylko bo to, rozumiesz, to jest kwestia strategii i polityki z tym związanej. Czyli burden transferring, a nie burden sharing, to jest coś więcej. Czyli Polska zostałaby wybrana do tak naprawdę reprezentowania prymatu światowego amerykańskiego i możliwości egzekucji własnej tej polityki. I to na pewno rząd obecny by chciał, żeby tak było, tylko to trzeba dowieść kompetentnych ludzi, którzy rozmawiają z Amerykanami w ten sposób i widzą, tak? I tak, cała kultura organizacyjna jest potrzebna do tego. Oczywiście, tylko zwróć uwagę, dlaczego ja wywołałem też te Niemcy, bo mamy czynniki, które od nas zależą i takich jestem pewny, i czynniki, które od nas nie zależą. Przepuszczenie przez Niemcy sprzętu dla nas z pomocą, to jest czynnik, który od nas nie zależy, bo zależy od Niemców i to samo dotyczy tego, co teraz powiedziałeś o Amerykanach. Doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że tutaj jest pewne niebezpieczeństwo. Zupełnie niedawno, kilka dni temu, jeden z przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych, establishmentu amerykańskiego, powiedział, że nie dajemy Ukraińcom rakiet dalekiego zasięgu i nie dajemy Ukraińcom samolotów, to jest dokładny prawie cytat, ponieważ nie chcemy, żeby przenieśli wojnę na terytorium Rosji. To, co pokazywałem tu. To, co właśnie pokazałeś, czyli to pokazuje, że to też jest czynnik, który od nas nie zależy. Escalation control. Amerykanie prowadzą tak wojnę na Ukrainie, żeby służyło to interesom amerykańskim. I to widzowie powinni wiedzieć. Dlatego się już mówi o tym, że jak Ukraińcy są na linii Dniepru, to może wystarczy, bo już jest Port Arthur, już jest Mukden, już jest Tsushima, Rosjanie już przegrywają, to może wystarczy, bo jak przegrają za bardzo, tak jakby chcieli ci szaleni Polacy i Ukraińcy i dezintegracja nastąpiła Rosji, to wówczas Chiny będą miały surowce za darmo, będą kontrolować Rosję i naprawdę powstanie hegemon w Eurazji i będzie to sprzeczne z wielkim interesem, wielką strategią amerykańską. W związku z tym Amerykanie już się teraz zastanawiają, są poważne dyskusje, czy już nie wystarczy. Czy już ta wołowinka nie została podgrzana wystarczająco, tak? I to nawiązując do naszej rozmowy sprzed programu tu do tak, wizy. Bo rozmawiamy smaczki. Również, drodzy Państwo, o kulinariach bardzo często. Kiedyś może nakręcimy o tym osobny odcinek albo i napiszemy książkę, ale to plany przyszłości. Dobrze, nie chciałbym takiej sytuacji rzeczywiście, żeby Polska prowadziła wojnę z jedną ręką związaną z tyłu przez naszych sojuszników. No, tylko, że Polska jest państwem co najwyżej średnim, zawsze będzie miała jakoś związane ręce. Zawsze jakieś będą związane ręce, a już w szczególności nowoczesna broń powoduje kontrolę. No, tak jak Amerykanie, gdy w ostatnich dniach rozmawiałem z amerykańskimi strategami i mówię, no i co panowie, Sullivan negocjował z Rosjanami, że tu wyjdziecie, Rosjanie wyjdą za Dniepr, mniej więcej jakiś tam plan pokojowy, bo jak wiesz, już się o tym dyskutuje, tak? Marek Budzisz w twoim programie o tym mówił. To, ale Ukraińcy spektakularnie jakby nie dotrzymali słowa, zajęli ten Cherson i po prostu pokazali, że nie ma eskalacji kontroli. No i Amerykanie powiedzieli spokojnie. Jeden, dwa dni byśmy chcieli im amunicję i będą robić co chcemy. I na tym to polega, tak? Plus system świadomości sytuacyjnej, identyfikacja celów i w ogóle.
I teraz musimy właśnie SSS, Situation Awareness System. Czy mamy system świadomości sytuacyjnej niezależny? Własne satelity, drony, wywiad na tym odcinku, czy jesteśmy zależni od Amerykanów? No, apeluję do naszych rządzących, żeby wynegocjowali nowy deal z Amerykanami, tylko żeby to wynegocjować, trzeba się pokazać jako kompetentni ludzie, którzy w ogóle rozumieją, o czym mówią. Bo no, nadejdą czasy, gdy chyba chodzi o to, żeby mieć jak największą sprawczość własną, tak? Trzeba pomyśleć o amunicji, nie polegają tylko na Amerykanach w sprawie amunicji na przykład. Ruch z Koreą Południową w ogóle co do zasady jest bardzo dobry pod tym względem. Tak? I dywersyfikacja. Zwłaszcza, że dużo amunicji się zużywa i na Zachodzie nie ma tyle amunicji. Tak? A zaraz zacznie brakować, jeżeli Rosjanie będą po pieradyszce kontynuować za 3 lata wojnę, czy za 4. A na to wygląda, muszę powiedzieć, i tu nie chciałbym być zbyt przekazywać optymistycznych informacji, no to musimy się też na to przygotować. Tak? Jacku, zanim przejdziemy do trzeciej domeny, czyli Morze Bałtyckie, to jeszcze takie jedno mam spostrzeżenie. Cały czas patrzę na to koło, które narysowałeś na Białorusi, która ewidentnie jest tutaj rzeczywiście tym punktem ciężkości potencjalnej konfrontacji zbrojnej w tej części Europy. I tak w zasadzie mówimy o wojnie, ale wojna jest przedłużeniem polityki. Myślę, że najlepsze byłoby rozwiązanie polityczne, czyli gdyby udało się w ogóle Białoruś wyciągnąć z kleszczy Kremla i zamienić z zielono-czerwonej na biało-czerwono-białą, no to właściwie Rosjanie są... No właściwie wojna jest niemożliwością niemalże. Oczywiście. Nie? Wobec Polski jest niemożliwością. To powinno być moim zdaniem teraz dla nas priorytet. Tak jest. I jesteśmy wówczas tu, w sensie projekcji sił wojskowej. To Moskwa się czuje zagrożona. Tak. Myślę, że to byłoby tańsze niż 500 Heimars. Tak, a nie Warszawa. Zmienić dlatego reżim na Białorusi. Dlatego mam zarzut wobec polskiej polityki wschodniej ostatnich 30 lat, że wierzyła w wartości, zamiast aktywnie wpływać na to, żebyśmy mieli wpływy na Białorusi. I teraz dyskusja, nie mieliśmy pieniędzy, ale w ogóle nie podjęliśmy próby. Nie rozumieliśmy, że zależność polega na tym, jak Kościół katolicki w PRL-u. Na współzależności i ma się wpływ, a nie na siedzeniu na wysokiej górze moralnej, tak? I przykład z Kościołem problem. Jest bardzo dobrym... I później Kościół negocjuje przy okrągłym stole. Tak. Tak. Ale zwróćcie Państwo uwagę na szerszy odcinek granicy. Zobaczcie. Obecnie linia NATO idzie tak, z takim głębokim wcięciem, tak. Jeżeli uznamy, że Ukraina też jest z nami w sojuszu. Natomiast zobaczcie, gdyby ta granica przebiegała całą tą tutaj linią, jak zupełnie inna byłaby sytuacja strategiczna. Rzeczywiście tak. Mamy Międzymorze wtedy. Dla nas to byłoby wspaniałe, dla Rosjan katastrofalne. Jacku, teraz Bałtyk, bo to jest ta trzecia domena. No jesteśmy, tak jak powiedziałem, w Międzyzdrojach, więc to jest też dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Możemy spojrzeć na to morze, o którym teraz będziemy mówić. Ja, drodzy Państwo, nie przez przypadek wydrukowałem tak wysoko tą mapę, bo chciałem pokazać oczywiście Petersburg i Zatokę Fińską. Zacznijmy może od przedstawienia tego, gdzie, w których punktach stacjonuje rosyjska flota bałtycka obecnie. Mamy, prawda, port bałtycki i mamy Kronstadt, Sankt Petersburg, tak? Większość jest tu czy tutaj ich okrętów? Czy to one są ruchome? W Zatoce Fińskiej, ale... To pokazuje, jak w defensywnej pozycji jest flota bałtycka. Przypomnijmy sobie czasy PRL-u, tak? W PRL-u, gdy Związek Sowiecki był nad Łabą, tutaj, tak? Rostock był de facto NRD-owskim portem, tak? Już nie mówiąc o naszym całym wybrzeżu i całym państwa bałtyckich, to było właściwie prawie wewnętrzne morze, zwłaszcza, że Szwecja nie chciała być tym, a Finlandia była, polityka zagraniczna była porządkowana. To było Morze Sowieckie. Tak? No i chodzi o to, że w tej chwili było morzem natowskim się stało. To znaczy, że w warunkach pokoju tutaj Polska przystąpiła do NATO, Niemcy całe NATO, tak? Państwa bałtyckie do NATO, stało się akwenem natowskim. Rosja została zepchnięta. Na dodatek teraz informacje, że Sztokholm, czyli Szwecja i Finlandia wchodzą i mają spore jak na Bałtyk marynarki, to powoduje, że jest game over. No. W Zatoce Fińskiej zamknięta jest flota rosyjska. Można ją zaminować i oni w ogóle nie wychodzą. Tak? Czyli można ofensywnie... z terytorium Estonii i Finlandii można by... Tak, oni można zaminować wyjście Zatoki Fińskiej. To było w czasie I wojny światowej robione. I rosyjska flota nie wychodzi w ogóle z Zatoki Fińskiej. Tak? Poczekaj, mówisz i nie musimy mieć wielkiej floty. Tak, ale... Bo załatwiają za nas to Szwedzi, Finowie, tak? I nie musimy mieć floty. Dlaczego? Bo po co mieć flotę? Żeby przed zagrożeniem rosyjskim, bo co? Bo będą
Bo będą desant robić? Znaczy stąd by płynęli, tak? Tylko wiesz co, ty mówisz o minach, a ja pamiętam takie ćwiczenia kilka lat temu polskich rakiet Ziemia, Morze. I myśmy zdaje się rozmieścili gdzieś tutaj na Wyspach Estońskich i rozumiem, że też jest możliwość rażenia tego rakietową, tak? Tak, dokładnie to, tak. NSM-y nasze były tutaj, tak? MSM. NSM, tak. To są jakieś norweskie, tak? To są Kongsberga rakiety NSM. W naszym morskiej jednostce rakietowej, która jest mobilna. No i tu dajemy i to kontrola jest wejścia do Zatoki Fińskiej. Czyli na przypadku konfrontacji zbrojnej ta baza jest zablokowana. Co z potencjałem floty bałtyckiej w Kaliningradzie? A tu ogniowo z lądu można to robić, tak? Kompleksem rozpoznawczo-uderzeniowym naszym możemy razić, tak? I też NSM-ami, przecież nasze NSM-y też stacjonują tutaj, tak? Więc również kontrolujemy wyjście z Bałtycka. Dobrze, to Rosjanie mają problem. I teraz jakiej my się operacji desantowej boimy w takim układzie? No. Rozumiem, że mamy instalacje, w związku z tym nie potrzebujemy wielkiej floty. Dobrze, a co z naszym gazoportem w Świnoujściu, bardzo blisko miejsca, w którym teraz jesteśmy? Tu gazowce by pewnie z gazem z Ameryki albo z innych krajów przypływały. Rosjanie mogliby te konwoje razić. Czy nie potrzebujemy do obrony tej infrastruktury i tych konwojów z gazem marynarki wojennej? No po pierwsze, nie damy rady, jeżeli wybuchnie bardzo duża wojna, że rakiety będą latać, nie będzie ruchu żadnych gazowców, tak? Jeżeli Rosjanie wyjdą okrętami podwodnymi, czyli asymetryczną wojną podwodną, to my też nie będziemy w stanie zabezpieczyć tego sami na pewno, tak? Żeby nie niszczyli tych gazowców. Więc nie będzie ruchu gazowców na Bałtyku. Nie będzie żadnych konwojów jak przez Atlantyk w II wojnie światowej. To są mity. Ale mamy zdolności do niszczenia okrętów podwodnych przeciwnika? Mamy zdolności. Oczywiście można mieć lepsze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie będzie tego ruchu. To są mity. Nie będzie żadnego konwojowania, tak? Bo będzie to zbyt ryzykowne. Albo będzie szybko sytuacja rozstrzygnięta, że flota rosyjska, tak jak teraz nad Morzem Czarnym, którego tu nie widać, dostała kilka salw, zatopiony krążownik Moskwa i nie pływają blisko brzegu, tak? Nie pływają blisko brzegu. A oczywiście niszczenie infrastruktury rakietami, no to w ten sposób nie obronimy, że mamy flotę. To się inaczej w ogóle robi, tak? To są absolutne mity, które się powiela, że potrzebujemy dużą flotę na Bałtyk. Albo, że potrzebujemy flotę w ogóle na inne akweny. No przecież to jest absurd. To kosztuje bardzo dużo. To zgoda. To kosztuje bardzo dużo. No a już argument po przystąpieniu Szwecji i Finlandii, tym bardziej nie potrzebujemy. Tak? Bo będzie ogromna przewaga. No wiesz, to jest oczywiście stałe pytanie, czy będziemy prowadzić wojnę sami, tak jak Ukraina, z pomocą, czy będziemy prowadzić wojnę koalicyjną? I jeżeli tak, to z jakimi partnerami? Jeżeli nawet będziemy sami prowadzić tą wojnę, to jeżeli mamy systemy uderzeniowe na lądzie i jeszcze lotnictwo, to naprawdę Rosjanie przegrywają z Ukraińcami, którzy mają rudymentarne zdolności, tak? No, widać chyba, co się dzieje na Morzu Czarnym z rosyjską flotą. Argument, że rosyjska flota jest przestarzała i to tak nie działa, no to a na nas będzie mniej przestarzała. No właśnie to na rosyjską flotę się szykujemy, a nie na US Navy albo na kosmitów. Więc jest wystarczająco dobre, jak będziemy mieli system obrony na brzegu antydostępowy, plus samoloty i jest koniec dyskusji, tak? Oraz wojska specjalne, które będą broniły infrastruktury. Zresztą są już dedykowane do tego. Ja też grałem gry wojenne na morzu, w tym ochronę infrastruktury, w tym również w Polsce i dotyczące tego i to tak właśnie działa. Oczywiście w szarej strefie jest pewien argument, że jeszcze bez wojny otwartej obecność morska uspokaja sytuację, że nasza fregata by przepłynęła i tak dalej. Jest jakiś argument za tym, tak? Tak zwana obecność morska, pokazywanie obecności. Natomiast wydaje mi się, że niestety jest to skórka za wyprawkę, to znaczy jest to za drogie, żebyśmy aż tego tak bardzo potrzebowali, zwłaszcza w sytuacji, gdy państwo szwedzkie i Finlandia włączą się do NATO. Możemy mieć zupełnie wystarczająco systemy patrolowe, możemy zastanowić się nad rozproszeniem, automatyka. Nie potrzebujemy dużych, wielkich fregat, które mają wszystko i są pływającymi platformami bojowymi, tak, na Bałtyku. Dobrze, to ja teraz mam kluczowe pytanie, trochę już to wywołałeś, o sojuszników, no bo cały czas to jest to pytanie, które wisi nad nami. Na kogo moglibyśmy liczyć? Czy to byłaby wojna NATO kontra Federacja Rosyjska i być może Białoruś, czy też byłaby to wojna Polska i właśnie, no
sama, czy jakieś kraje, które by z nami walczyły? Jeżeli tak, to gdzie byś widział na tej mapie, no nie wszystko się oczywiście zmieściło, potencjalnych sojuszników Rzeczypospolitej? Uważam, że system bezpieczeństwa całkowicie się zmieni po wojnie ukraińskiej, tak? Amerykanie przesuną punkt ciężkości, będzie system hub and spoke, NATO zostanie transformowane. W związku z tym będzie można liczyć na Amerykanów, którzy wesprą tendencje quasi-sojusznicze polsko-ukraińskie jako główna oś wsparcia lądowego powstrzymywania naporu Rosji, tak? Mhm. Polska i Ukraina, tak? Czyli Ukraina. Tak, czyli zobaczycie Państwo, będą rozważania o sojuszu z Ukrainą. Tak? No tak, zresztą Ukraina eliminuje Białoruś, gdyby poszło. Tak jest. Zresztą Ukraińcy teraz chcą, mają ten przecież Legion Kalinowskiego, chcą rozstrzygnąć sprawę Białorusi, tylko Amerykanie będą pewnie powstrzymywali, bo będą bali się eskalacji i wywołania tak zwane General War, tak? Czyli wojny ogólnej z Rosją. To jest jedna rzecz. Druga, czyli Amerykanie, trochę Brytyjczycy, znaczy dużo Brytyjczycy, tylko nie mają dużo zdolności, czyli Amerykanie i Brytyjczycy, Anglosasi, Mackinder wraca, czyli tworzenie osi państw międzymorza, które powstrzymują współpracę kontynentalną, więc realizujemy wielką strategię anglosaską, tak, która kontynentaliści zawsze chcą się połączyć, Niemcy z Rosją i z Chinami, tak, a my będziemy tym pasem, który będzie to powstrzymywał i oto się toczy wojna o Ukrainę, więc my Ukraina, oby się nam udało dołączyć Szwecję i Finlandię i z pomocą Anglosasów i oczywiście mniejszych państw, jak państwa bałtyckie i trochę Rumunia, stworzymy oś powstrzymującą Rosję. W takim układzie, jakiś rozejm, który zakończyłby się na Dnieprze, nie wiadomo co teraz się pojawia, będzie pieredyszką tylko, to znaczy będziemy mieli dogrywkę za kilka lat, tak, wojny, i w której Polska będzie prawdopodobnie brała udział i musimy stanowić jak, w formie aktywnej obrony. Tak. Uważam, że to jest dopiero początek okresu wojen napoleońskich. Jeżeli się Rosja nie rozpadnie, zostanie dobita i będzie jakiś rozejm, gdzie Rosja nie zostanie przegrana całkowicie, to się odbuduje i to jest tylko pieredyszka. Nierozstrzygnięta jest sprawa układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej i nie możemy zasnąć. Tak jak niektórzy mówią, że Rosja nie możemy zasnąć, zwłaszcza, że Rosjanie mogą dostać pomoc od Chińczyków materiałową, przemysłową i mogą odbudować swoje wojska, wyciągną wnioski. Tak jak było w czasie wojen napoleońskich. Ile Rosjanie przegrali z Napoleonem bitew? Tak? Ile? Tak, i odbudowali swój potencjał. Tak. Zresztą operacja Barbarossa, w której też dostali w skórę, a potem się odbudowali, chociaż akurat dzięki pomocy Anglosasów. Dobrze, Jacku, to teraz kolejna sprawa. Czy to jest do wygrania? Tak. Przez niebieskich? Oczywiście. Tylko ja uważam, znaczy modelowo na pewno, tylko musiałyby dokonać się reformy, o których nie mówiliśmy w naszej rozmowie. Ja uważam, że potrzebna jest głęboka rewolucja kultury funkcjonowania Wojska Polskiego i systemu politycznego państwa, żeby zrobić reformę prawdziwą i skończyć z paździerzem i zrozumieć to, co się tutaj mówiło przy tej mapie. I po to, żeby Amerykanie zobaczyli kompetentnych ludzi, którzy to realizują i realne zdolności, które odzwierciedlają pole walki XXI wieku. Bo Polska ma szansę na najnowocześniejszą koncepcję operacyjną wojny lądowej na świecie ze względu na swoje położenie. I historia nam wyznacza tę rolę. I teraz pytanie, czy my z tym naszym ociężałym systemem państwowym i elitami publicznymi jesteśmy w stanie to dźwignąć, tak? I to jest moja największa obawa. I to jest największa obawa, dlatego mówimy w Strategy Future, że największym problemem jest chyba zmiana mentalnościowo-kulturowa, tak? Funkcjonowania kluczowych miejsc państwa polskiego. Ale o tym oczywiście politycy najmniej chcą słyszeć, bo oni uważają, że wydawanie pieniędzy zastąpi prawdziwą reformę. I to jest problem. I uczulam wszystkich, że Amerykanie na każdych spotkaniach widzą niekompetencje. I o tym nie mówią, ale kalkulują wtedy, jak bardzo nam pomagać, jak bardzo dawać nam burden transferring, a nie tylko sharing. I umożliwiać nam realizację tej polityki i tworzyć Międzymorze. Jeżeli mówimy tyle o niepodległości, to musimy rozumieć, że Piłsudski miał rację, że Polacy chcieliby tylko niepodległości, żeby to nie kosztowało żadnej krwi chyba i 5 groszy. Tak? Właśnie o to chodzi, że coś trzeba siebie dać. Etykę pracy, jeżeli chce się mieć prawdziwego zdarzenia sił zbrojnych. Tak? Jacku, grę wojenną 2032 Europa uważam za zamkniętą, z wnioskami optymistycznymi. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. A teraz proponuję, gdybyś mógł mi przekazać niebieski, nie czerwony. Podpiszemy, drodzy Państwa,
tą mapę i przekażemy niedługo na aukcję charytatywną. Śledźcie nasze media społecznościowe. I uwaga. Proszę bardzo. I napiszemy Międzyzdroje 2022. I drodzy Państwo, ważna rzecz, a już niedługo na naszym kanale puścimy Państwu drugą część naszej gry wojennej, tym razem o Pacyfiku, o możliwości konfrontacji zbrojnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, a Chinami. Tak jest, zapraszamy. Zapraszamy. Także część druga wkrótce. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy za oglądanie historii realnej, za wspieranie historii realnej. Kciuk dla widzów. Jesteśmy w Międzyzdrojach. Bardzo Państwa tutaj zapraszamy. Wspaniałe miejsce i kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla oczywiście Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Piotr Zychowicz, historia realna, Międzyzdroje.